Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry, wszystkie osoby, które siedzą teraz przed monitorami. Witam wszystkich słuchaczy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi za to, że możemy ponownie tutaj być, chwalić naszego Boga i Stwórcę. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. I wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo moje, swoje. W dniu, kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będę, Panie. Wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich, będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Z tymi słowami z psalmu 138 jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie. Zapraszam na to miejsce grupę uwielbieniową, a was wszystkich zapraszam do powstania. Pierwszą pieśnią, którą będziemy chcieli uwielbić naszego Boga, jest pieśń Boże Wielki. To jest Tobie chór aniołów. Dobry chór aniołów śpiewa nową pieśń.
razu wyświetlenie intencji. Jest bardzo dużo próśb, a myślę, że byłoby więcej tych próśb, bo każdy z nas ma jakieś problemy, każdy z nas ma jakieś właśnie pytania, prośby do naszego Stwórcy. Pamiętajmy w modlitwach zawsze o tych osobach, pamiętajmy w modlitwach, czy to o chorobach osób, czy to o jakichś problemach życiowych, w pracach, w szkołach, o osobach starszych pamiętajmy. Zawsze, kiedy się modlimy, to pamiętajmy o tym. Zapraszam teraz brata Piotra do modlitwy, aby podziękować naszemu Bogu właśnie za to, że mogliśmy się tu znaleźć dzisiaj, za to, że jesteśmy zdrowi, za to, że jest nas tak dużo. Zapraszam. Panie Boże Ojcze, Boże Abrahama i Izaaka, to z Twojej łaski możemy tutaj stać i z Twojego miłosierdzia. Bo Ty nam dałeś to, że mogliśmy się rano obudzić i doświadczenie tutaj przyjechać, Ciebie chwalić i błogosławić. Błogosław wszystkich nas, błogosław wszystkich tych, którzy są teraz przed monitorami, albo później kiedyś włączą. Błogosław, Panie, każdego, który jest smutny, który gdzieś szuka Ciebie i zadaje pytanie, czy jesteś. A wiem, że jesteś, za to Ci bardzo dziękuję. Ale daj odpowiedź tym, którzy mają zawahania. Także odpowiedź tym, którzy mówią do Ciebie, że jesteś nie tylko Bogiem, ale i lekarzem. Dotyka się każdego chorego serca, chorego ciała, chorych umysłów. Błogosław nas od najmniejszego do najstarszego. Dziękuję Ci za nas wszystkich. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa i za miłość, którą okazałeś. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś wspaniałą pogodę i że dałeś szabat. Błogosławiony. Jesteś teraz Panem szabatu i my chcemy się teraz Tobie oddawać, Tobie się rozkoszować szczególnie. Bądź uwielbiony, bądź uwieszczony. Nie tylko na tym, ale gdziekolwiek my się znajdujemy, zawsze będzie błogosławiony. Zawsze będzie uwieszczony. Prowadź nas, a czasami i kardzi, jak schodzimy gdzieś z drogi, abyśmy nigdy gdzieś po drodze nie stracili zbawienia. W imieniu Jezusa Chrystusa, proszę. Jeszcze jedną pieśń zaśpiewamy. Panie, Twój tron. Deszczamy Cię.
do modlitwy przed Słowem zapraszam brata Nikodema i brata Samuela. Boże, dziękujemy Ci za czas, który spędzamy, Panie, dzięki Ci za tydzień święty, za to, że spoczyłeś w nim, także nazwałeś odpoczynek. Chcę Ci mieć, Panie, ten dzień był pełen chwały dla Ciebie, by był pełen uwielbienia dla Ciebie, Panie, byśmy wszystko, co tu czynimy, każda myśl, każdy gest, każde słowo, Panie, by było na pełen chwałę i dla Twojego uwielbienia. Prosimy Cię, Panie, właśnie za ten czas, byś to błogosławił, byś się z tym Duchem Świętym był obecny tutaj wśród nas. Zapraszam, wiecie, tutaj. Proszę Cię, Panie, że za potrzebującymi, za ludźmi, którzy Ciebie potrzebują w szczególny sposób. I za tymi, którzy cierpią, Panie, fizycznie, i za tymi, którzy, Panie, cierpią na duszę i duchowo. Panie, Ty każdego się dotykaj. I jeśli, Panie, swoją wolą, to ulecz. Bo jesteś Bogiem, który leczy, jesteś Bogiem, który uzdrawia. Dlatego prosimy Cię o to. Teraz, w tym momencie, byś w szczególny sposób zaopiekował się tymi, którzy Tobie pomagają. Chcę Ci też, Panie, dziękować za wszystkie, za wszystkie dowody miłości, które Ci otrzymujemy, że nas wyposażasz, że nam dajesz to wszystko, co nam niezbędne do życia, a nierzadko otrzymujemy nawet dużo więcej niż te podstawowe rzeczy. Dlatego w tym momencie chcę Ci podziękować za to, że jesteś Bogiem sprawiedliwym, miłosiernym, ale przede wszystkim łaskawym. Dowodniłeś, Panie, to przez Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, Jego przelaną krew, ale także za Jego zmartwychwstanie i za to, że On zwyciężył śmierć. Dziękuję Ci, Panie, za to i błogosławię Twoje imię. Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Boże, chcę Ci podziękować za to, że jestem tutaj, że wszystko, usiądźcie. Dzieci młodsze zapraszam teraz na szkółkę, a na to miejsce wyżej tutaj zapraszam brata do usłużenia Słowem Bożym. Pragnę pierwsze podziękować Bogu Wszechmogącemu, że pozwolił mi tutaj przyjechać, stanąć na tym miejscu, że mogę razem z moją rodziną, z moimi braćmi i siostrami rozważać tak cudowne Słowo Boga, które chce nam dzisiaj przekazać. Chcę, abyśmy się zastanowili. Dziękuję z całego serca. Serdecznie Was witam pokojem Bożym. Was tutaj zgromadzonych i wszystkich internautów. Wszystkich serdecznie pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa i życzę wielu błogosławieństw Bożych i jak najwięcej Ducha Świętego, abyśmy jak najwięcej skorzystali z tego, co tutaj dzisiaj przeżywamy ku chwale Bożej. Drodzy braterstwo, temat, który chcę dzisiaj z Wami rozważyć, jest trudnym tematem, ale jest aktualnym. Jest to temat życie w oddzieleniu się od świata. Drodzy, pomyślcie, czy był kiedykolwiek taki czas, w którym głoszenie o konieczności oddzielenia się od świata było tak konieczne, jak właśnie dzisiaj. Widzicie wszystko, co się dzieje wokół nas w różnych sferach życia.
Braterstwo, do tego stopnia świat napełnił się kościelnictwem, a Kościół do tego stopnia zeświadczał, że trudno je odróżnić dzisiaj od siebie. Ta linia podziału jest do tego stopnia zatarta, że nawet zbory, w których kiedyś świeciło, życie duchowe świeciło, żyli ludzie naprawdę napełnieni sprawami Boga, a dzisiaj widzimy w tych zborach, to ino powstają jakieś kluby, stowarzyszenia, jakieś wspólnoty pracy społecznej, a z których chwała Boża już tak naprawdę dawno odeszła. Braterstwo, ale świeckość pojawia się również w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. W Kościele naszego Pana. To tylko jeszcze jeden ze znaków, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa naprawdę jest blisko. Żyjemy w naprawdę poważnych czasach przed samym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, dzisiaj istnieje taki fajny pogląd i niebezpieczny, że w niektórych grupach chrześcijańskich, żeby przyciągnąć ludzi do siebie, do zboru, do kościoła, to najlepiej zniżyć się do ich poziomu, najlepiej się zmieszać z nimi, a później jak już będę razem z nimi, na ich poziomie myślenia, to wtedy będę mógł czy mogła przyciągnąć ludzi do Chrystusa Pana. To nieprawda, to jest wielki błąd i to jest zło. Przykład, jeśli ktoś wpadnie do studni, to chyba nikomu na myśl pierwsze nie przyjdzie, że od razu wskakuje bez namysłu do studni za tym, który tam jest ranny w studni. Ale raczej ten ratujący zostaje na górze, próbuje udzielić pomocy, podając drabinę, linę, nie wiem. A jak już ten jest na tyle ranny, że nie daje sobie rady, to schodzimy, ale i my musimy mieć zabezpieczenie w górze. Braterstwo, dzieci Boże, mężowie Boże, niewiasty, którzy pozyskiwali ludzi dla Chrystusa Pana, chodzili zawsze drogami codziennego życia z Bogiem, ale i mieli cały czas zabezpieczenie Boże. To nie jest tak, że ja wstaję rano i liczę na siebie. Zawsze to zabezpieczenie z góry trzeba mieć. I nie wyobrażam sobie, żeby dziecko Boże wstawało, witało dzień i nie miało i nie prosiło o to zabezpieczenie z góry. Jak myślicie, czy Dawid, kiedy szedł walczyć z Goliatem, miał zabezpieczenie z góry? Miał zabezpieczenie w królu, w swoich braciach, tam, którzy stali żołnierze, czy miał zabezpieczenie z góry? Z góry miał zabezpieczenie i dlatego tak szedł, bo był pełny wiary i miał pewność, że idzie ktoś wyższy z nim. I dałby Bóg, żebyśmy my takie zabezpieczenie mieli codziennie w naszych doświadczeniach życiowych, w każdej chwili życia, żebyśmy byli pewni, że jest nad nami, mamy zabezpieczenie. I dlatego jednym, braterstwo, sposobem, aby pozyskać innych, między innymi, jest to, aby się różnić od nich. Aby być innych od nich. Stać się dla nich atrakcyjnymi. Siłą atrakcyjną dla świata, dla tych, którymi żyjemy. Poprzez stwierdzenie, że mamy coś lepszego im do zaoferowania. A oni tego nie mają. A potem gorąco się modlić o nich, prosić, aby Bóg otworzył serce, umysł i dał zrozumieć te cudowne prawdy, które my już mamy. Pomyślcie, drodzy braterstwo, mówimy o tym podziale. Co by było, gdyby Abraham, mamy przykład Abrahama i Lota, co by było, gdyby Abraham poszedł z Lotem do tego zepsutego miasta? I pomyślmy, gdyby się Abraham udał z Lotem i zamieszkał w Sodomie, w tym grzesznym mieście, ale dzięki temu, między innymi, że pozostał na wyżynach wiary, z daleka od tego zepsutego miasta, to potem mógł później udzielić pomocy Lotowi, kiedy on był w potrzebie.
Innymi słowy, można by powiedzieć, że Lot miał zabezpieczenie w swojej rodzinie w Abrahamie. Chciałbym też zaznaczyć, że świat, ludzie obok nas spodziewają się tego, że chrześcijanin to jest inny, aniżeli pozostali ludzie. Ludzie obok nas powinni widzieć w nas kochających ludzi, kochających Boga, przestrzegających przykazań, chodzących z Bogiem, że to są ludzie chodzący z Bogiem, że powinni widzieć w nas ludzi uczciwych, prawdomównych, bez nałogów, zawsze gotowych do pomocy. To jest ta różnica między światem a dzieckiem Bożym. Drodzy, świat ma swój własny pogląd na to, jak powinien wyglądać świat i życie na nim. Świat idzie swoim torem, ale gdy się mu uda ściągnąć do swojego poziomu, do swojego myślenia dziecko Boże, to później z tego dziecka Bożego się naśmiewają. Mówią, popatrzcie, chcą nas uczyć, a co się z nim stało? Jest taki sam jak my. Już byśmy wtedy, gdy im dorównamy, nie mieli nic im do zaoferowania, no bo co? Gdyż bylibyśmy tacy sami jak oni. Już nie mieliby jakiegoś respektu ani szacunku dla naszego powołania, bośmy im dorównali. I wtedy już nie bylibyśmy lepsi od innych. Pewna młoda niewiasta, chrześcijanka, lubiła bardzo tańczyć na prywatkach, dyskotekach. Uważała, że w tańcu na prywatkach też można głosić Jezusa Chrystusa i jest to wspaniały sposób, aby tam przedstawić Pana. Pewnego razu w czasie, gdy ze swoim partnerem przesuwała się krokiem tanecznym po parkiecie, zapytała, czy jest Pan chrześcijaninem. A on podpowiedział nie, ale zadał pytanie odwrotne, a czy Pani jest chrześcijanką? A ona mówi, oczywiście tak, ja wyznaję Chrystusa, kocham. To on się jej pyta, no to w takim razie co Pani tu robi? Drodzy braterstwo, wiele razy można byłoby sobie zadać sobie, każdy z nas, pytanie, co ja robię w tym miejscu, co ja tu oglądam, co ja czytam? Jesteś chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Bożym, to co Ty to robisz? Gdzie Ty przebywasz czasem? Na co patrzysz, co czytasz? A jakby się nas ktoś zapytał, to my jesteśmy chrześcijaninami. Drodzy, warto się nad tym zastanowić, każdy nad swoim życiem, ja nad swoim, wy nad swoim. Tak więc, braterstwo, świat, ludzie spodziewają się tego, że chrześcijanin lub chrześcijanie są to ludzie inni od tych pozostałych. W przeciwnym razie, drodzy braterstwo, skąd byłoby wiadomo, kto kim jest? Gdybyśmy się trzymali poglądu, że się zmieszajmy, ale mówimy o Chrystusie Panu, ale życie będzie takie same, to skąd by wiadomo było, którzy to są dzieci Boże, a którzy nie? A różnica powinna być. Jeśli nie będzie tej granicy podziału, to jak ludzie dowiedzą się, po której stronie stoimy, jesteśmy, co my reprezentujemy i kogo reprezentujemy? Oddzielenie się od świata, drodzy braterstwo, dzieci Bożych, zawsze było wymaganiem Bożym. To nie jest tak, że jest to coś nowego, o czym mówię. Abraham musiał opuścić swój kraj, swoją rodzinę i żyć zupełnie w oddzieleniu, idąc nawet nie wiedząc dokładnie gdzie. A przecież Mojżesz wzbraniał się być synem córki Faraona, wolał rzekł się tego bogactwa, wolał żyć i być z ludem Bożym, z dziećmi Boga. A podobnie Izraelici, przecież byli oni szczególnym ludem reprezentującym Boga i szczególnym ludem Bożym i byli też szczególnie odseperowani od świata otaczających narodów prawem, przepisami. Kiedy czytamy, co zapisał mąż Boży Ezdrasz w 9 i 10 rozdziale oraz Nehemiasz w 8 rozdziale, to widzimy jasno, że granica, świat w tamtym czasie, w ówczesnym czasie za
tych mężów Bożych, a lud Boży została tak zatarta, że w sumie nie było różnicy. A jak zaczęli czytać, to zaczęli płakać. A kiedy się doczytano, że Bóg rozkazał nie, nawet tutaj nie okazywać żadnego pobłażania, pogańskie żony musiały opuścić swych mężów. To nie są żarty, drodzy braterstwo. Pan Bóg mówi, ale Pan Bóg nie żartuje. I zobaczcie, otwórzcie sobie ze mną teraz drugi list do Koryntian. I tam rozdział 6. Znamy dokładnie te słowa, ale w świetle tego rozważanego tematu przeczytajmy od 14 do 16 wiersza. Słowo Boże mówi od 14, 6 rozdział 2 listu do Koryntian. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego, sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Baalamem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącymi? A jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, niczego nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Widzicie tutaj jakąś pobłażliwość, dwuznaczność? Jest coś trzeciego, jakieś trzecie wyjście? Nie ma. Tu jest wyraźnie, pamiętajmy braterstwo, kim jesteśmy. Według Słowa Bożego jesteśmy tu na ziemi pielgrzymami, przechodniami, gośćmi, niebiańskim ludem w obcym kraju. Pamiętacie, nie tu znajduje się nasza ojczyzna, kiedy apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, otwórzcie sobie ze mną, i tam mówi, nasza ojczyzna nie jest tutaj. 11 rozdział listu do Hebrajczyków i 13 do 16 wiersza czytamy tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali i też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśl tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Nasza ojczyzna, nasze mieszkanie, nasza przyszłość nie jest tu, drodzy braterstwo. Ale teraz zagłębmy się dalej, jeszcze głębiej. Świat w stosunku, drodzy braterstwo, do prawdziwego dziecka Bożego ustosunkowuje się, można by powiedzieć, nieprzyjaźnie, a nawet wrogo. Teraz każdy niech myśli o sobie. Otwórzcie sobie ze mną Ewangelię Jana. I tu Pan Jezus, myślę, są to słowa Zbawiciela i Ewangelia Jana i tutaj 15 rozdział i wiersz 19. Zobaczcie, są to słowa naszego Pana i w wierszu 19 Pan Jezus mówi: gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wiecie, tak sprawdziłem sobie i tak myślałem też, a i później sprawdziłem w słowniku i tak, jak to Pan Jezus mówi takie mocne słowa, że ma z nas świat nienawidzić? I tak sprawdziłem w słowniku i możecie sobie sprawdzić i w słowniku jest napisane, że nienawiść to jest uczucie silnej wrogości, albo niechęć do kogoś lub czegoś. Pan Jezus mówi, że świat nas nie będzie kochał, bo my nie jesteśmy ze świata. Chociaż tu mieszkamy, ale nasze serce, myśli, uczucia są już gdzie indziej. Dlatego mówi, ja ich wybrałem.
Dlatego, że oni nie są ze świata, to świat ich nie będzie za bardzo lubiał, nie będzie jakoś... To jak to, drodzy braterstwo, tak myślałem o sobie, jak to wygląda w naszym życiu? Czy świat nas nienawidzi? Czy dookoła, gdzie żyjemy, ludzie nas tak niechęcią, pałają coś, krzywdzą nas? Drodzy, jak ta sprawa, mówię, przedstawia się ze mną, z wami? Czy świat nas nienawidzi, źle traktuje? Przecież czyżby Pan Jezus się pomylił? Jeśli nie należymy do Niego, do tego świata, jeśli we wszystkim wokół siebie, wszystkim postawisz sprawę jasno. Ja reprezentuję mojego Pana Jezusa Chrystusa. Ja przestrzegam Jego słowa, bo jest to święta droga dla mnie do Królestwa Bożego. Ja nie idę na takie układy, ja nie uczynię tego. Dla mnie sabat jest dniem świętym. Jeżeli, drogi bracie i siostro, będziesz wstawiał sprawę jasno, tam, gdzie żyjesz, tam, gdzie pracujesz, gdzie się uczysz, to uwierz mi, że będziesz, kiedy będziesz mówił o swojej nadziei, będziesz mówił, że moja nadzieja jest tam, to, drogi bracie i siostro, stwierdzisz szybko, szybko, że świat za bardzo cię nie lubi. Że za bardzo to ci moi sąsiedzi, koledzy w pracy, za bardzo tak nie pałają jakąś niechęcią do mnie. Tylko jest tak czasem, że my w ogóle o tym nie mówimy, że my próbujemy wyrównać się troszkę z nimi dla spokoju. Czy jest w naszym życiu różnica? No bo przecież Pan Jezus się nie pomylił. Mówił, że nas wybrał ze świata. To zobaczcie w 17 rozdziale Jana i tam w wierszu 14. I zobaczmy dalej, co Pan Jezus powiedział. Mocne słowa, twarde słowa. I 17 rozdział Ewangelii Jana i wiersz 14. Zobaczcie. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Dlatego pytałem siebie, czy mnie świat nie lubi? Czy mnie wszyscy tak kochają? Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli swoją postawą będziesz godnie reprezentował Chrystusa Pana, będziesz mówił o swojej nadziei, nie pójdziesz na układy ze światem, będziesz mówił o swojej przyszłości, to wnet stwierdzisz, że niewielu masz przyjaciół, niewielu masz ludzi, którzy by ci chcieli się z tobą przyjaźnić. Drogi bracie i siostro, tak mi się wydaje, wszystko zależy wyłącznie ode mnie i od ciebie i do, jak ja do tego się ustosunkowuję, jak ja do Słowa Bożego i do tego Bożego wybrania ze świata podchodzę. Na dowód właściwego ustosunkowania się do świata daje nam przede wszystkim oddzielenie się od niego sercem, umysłem. Pan Bóg nie mówi, żebyśmy gdzieś wyjeżdżali, odchodzili z pracy, czy tam zmieniali nie otoczenie. Pan Bóg mówi, żebyśmy się odłączyli sercem, umysłem, żebyśmy pragnęli to, co jest w niebie przygotował dla nas. Żebyśmy się nie wiązali tutaj. I zobaczcie w pierwszym liście Jana i w rozdział 2 i wiersz 15. Stwierdźcie braterstwo sami. Pierwszy list Jana, 2 rozdział i wiersz 15. Jest tu napisane, i to jest słowo Boga, które tak się rozkoszujemy. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Drodzy braterstwo, możemy sobie wmawiać wiele rzeczy. Możemy szyldy pisać na zborach. Możemy, tak jak ta dziewczyna w tańcu, mówić, ja jestem chrześcijanką. Ale jeżeli miłujemy też to, co jest na tym świecie i to,
nas bardziej wiąże, a nawet gdy się równamy z tym, Boże sprawy, a świat, nie ma miłości Ojca. To gdzie nasze modlitwy, gdzie nasza posługa, gdzie nasze reprezentowanie Boga? Ja tylko, drodzy braterstwo, tak myślę o tym sam, ale chciałem się z wami podzielić. Stąd, drodzy, jest rzeczą ważną, ale nie najważniejszą, by nie uczestniczyć, drodzy braterstwo, w uczynkach tego świata. Drodzy braterstwo, nie chodzić na jakieś zabawy, co świat oferuje, aby nie chodzić na dyskoteki, aby nie oglądać czasem filmów, czasem ktoś nazwał głupich filmów, jakieś niemądre książki czytać, jakieś chodzić w ubiorach, w ubraniach, które nie przystoją, nie pożądać szybko się wzbogacenia się, bo przecież kto szybko pragnie się wzbogacić, Słowo Boże mówi, to grzeszy. Nie ujdzie kary. Istotą, myślę, Słowo Boże mówi, że jest to taką istotną rzeczą, braterstwo, jest to, czy masz pragnienie w sercu tam wewnątrz, aby uczestniczyć w tych uczynkach, w tym, co cię tak pociąga ten świat. Pytanie proste. Czy świat mnie pociąga i mami? Jeśli jest to jeszcze, braterstwo, tak, że mi się podobają rzeczy, że poświęcam czas zamiast dla Boga, na sławę Boże, na światowe rzeczy, to naprawdę jeszcze nie ma w sercu takiego całkowitego oddzielenia się od świata. Posłuchajcie, braterstwo, teraz jeszcze bardziej głębiej wejdźmy w ten temat. Posłuchajcie, drodzy braterstwo, co mówi Słowo Boże w liście Jakuba. Otwórzcie sobie 4 rozdział i wiersz 4. Możecie sprawdzić w innych też przekładach Biblii, też sprawdzałem. I zobaczcie, drodzy braterstwo, wiersz 4. Tu Słowo Boże mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce żyć, być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Tam żeśmy czytali, że nie ma miłości Boga. Tu już czytamy, że kto chce być przyjacielem świata, nie jest przyjacielem Boga. Teraz, drodzy braterstwo, kiedy sprawdziłem w innym przekładzie gdańskiej, brzeskiej, czy tam innych, to zamiast wiarołomni tam jest napisane słowo cudzołożnicy, cudzołożnice. Czy czytamy tutaj, drodzy braterstwo, w tych wierszach, któreśmy przeczytali, przynajmniej te 3 ostatnie, czy czytamy tutaj o jakiejś dwuznaczności? Bóg stawia sprawę jasno. Albo świat, albo ja. Albo miłość do świata, to masz przyjemności świata, ale nie masz miłości mojej i przyjaźni mojej. Czy jest tu jakaś trzecia droga wyjścia? Nie. Bóg stawia sprawę jasno. I teraz, drodzy braterstwo, Bóg oświadcza, tak jak mówiłem, że się jest Jego wrogiem. No, być wrogiem Boga, niedobra rzecz. Stracić przyjaciela, jakiego się ma w Bogu, niedobra rzecz. Myślę, że to ważne pytanie każdy sobie powinien teraz zadać. Czy miłujesz świat, czy Boga? A najgorsze jest to, żeby nie powiedzieć, że i tak sobie pomyśleć, że miłuje świat trochę i trochę Boga. Nie da się postawić na jednym, na równo światu i Boga. Bóg nie pójdzie na to, na takie układy. Albo świat, albo Bóg. Ale nigdy nie trochę miłuje świat, a trochę Boga. Nie da się tak. I drodzy braterstwo, warto się zastanowić, czy w takim razie to słowo cudzołożniku, cudzołożnico ma zastosowanie do mnie i do ciebie. Dlaczego Jakub
ten mąż, który tak radykalnie pisze w swoim liście, sprawia sprawę jasną zawsze, to i w tej kwestii postawił sprawę jasną. I teraz zobaczcie. Przypuśćmy, drodzy braterstwo, że pewna niewiasta przebywałaby ze swoim mężem w sobotę, a podczas 6 dni przebywała z innymi mężczyznami lub z innym mężczyzną. I znowu wróciłaby na sobotę do swojego męża. I tak by to stale powtarzała. To co byśmy o tej niewieście pomyśleli? A jak byśmy ją nazwali? A jak długo mąż by to tolerował? Ale takie życie, drodzy braterstwo, trochę świata, trochę Boga, to tak to wygląda. A jednak w ten sposób, ten światowy chrześcijanin traktuje Pana Jezusa Chrystusa. 6 dni w świecie, a 7 dzień z Panem Jezusem. A jak się tak przyjrzycie innym jeszcze wyznaniom, a to zobaczycie, że nawet w naszych rodzinach nienawróceni mówią, że wystarczy tylko godzina. Nic więc dziwnego, że taki człowiek nazwany jest cudzołożnikiem i cudzołożnicą. Co za, myślę, haniebny sposób życia. Inaczej mówiąc, Bóg takie zachowanie traktuje i nazywa niewiernością. Czy dziecko Boże powinno być podobne do kobiety lub mężczyzny lekkich obyczajów? A tak właśnie określa takie zachowanie Pismo Święte. Jak Stary i Nowy Testament przedstawia, podaje wiele porównań, że oddzielenie się jest zwykłym środkiem zaradczym, ochraniającym nas. Jeśli mówimy o życiu w oddzieleniu się od świata, to mamy na myśl między innymi przyjemności tego świata, pokusy tego świata. Przyjrzyjmy się wyborowi Mojżesza. Zobaczcie, drodzy braterstwo. Ten człowiek naprawdę był wielki. Przecież był synem córki Faraona. Wszystko miał, mógł się bawić, żyć, nic mu nie brakowało. Ale mądrość jego była w tym, i jest tu napisane w Słowie Bożym, że wolał ten ciężki los, ale być z ludem Bożym, a mieć nadzieję na przyszłość. Ile razy nam jest oferowane wiele rzeczy. Przecież szatan nie oferuje człowiekowi coś złego, bo jakby było brzydkie, nieprzyjemne, to by nikt po to nie sięgał. Ale on też oferuje i świat oferuje coś pięknego, wspaniałego, kuszącego, który mami nasze oczy i serca. Ale z drugiej strony Pan Bóg też nam oferuje. Pan Bóg też nam daje cudowną przyszłość, wieczność. A dziecko Boże, chrześcijanie się czasem zachowują jak to dziecko w przedszkolu, któremu oferowano $1 teraz albo za 10 lat, czy tam za rok $100. To wolał teraz dolara. Przyjrzyjmy się, myślę, warto myśleć, pomyśleć o Mojżeszu. Wszelkie bezesne zabawy, drodzy braterstwo, tańce, używki różnego rodzaju, narkotyki, talie kart, hazard, szybkie gromadzenie bogactwa. To nie jest z Boga. To nie jest z Boga, ani nie są rzeczami tego, ale są raczej rzeczami tego świata. Nie wprowadził tych rzeczy Bóg, ani ludzie Ducha Bożego, ale ludzie tego świata. Bo w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale i 16 wierszu Pan Bóg mówi tak. I to jest potwierdzenie tego, co mówię, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest Ojca, ale ze świata. I tak myślę, drodzy braterstwo, duch tego świata dominuje w tych przyjemnościach, wobec czego modlitwy, drodzy braterstwo, głoszenie Ewangelii, jest wykluczenia przez takich chrześcijan, którzy żyją trochę dla świata, trochę dla Boga.
Tych rzeczy, jak mówiłem i powtarzam, po prostu nie da się połączyć. Jak światło z ciemnością się nigdy nie połączą, tak jak to apostoł Paweł mówił w liście do Rzymian, do Koryntian. Ludzie, którzy uczestniczą w przyjemnościach świata, opuszczają zebrania, nabożeństwa. Bez jakiegoś powodu. Po prostu mi się nie chce, a po prostu jest ważniejsze sprawy mam, a to muszę załatwić, tamto muszę. Dlatego wcześniej czy później, drodzy braterstwo, tutaj nie ma pomyłki. Każdy chrześcijanin musi wybrać, komu chce służyć, gdzie lokuje nadzieję, gdzie ma jego serce, jest umysł jego przyszłości. A prawdziwy usłucha głosu Bożego i pójdzie za głosem Boga. Wynijcie spośród nich i odłączcie się, tak mówi Pan Bóg. To jest takie piękne wezwanie, które brzmi w uszach, które porusza serce. Otwórzcie sobie ze mną Księgę Michała, 2 rozdział i wiersz 10, to jest strona 990, żeby dla szybszego znalezienia. Księga Michała i 2 rozdział i wiersz 10. Tak go pierwsze przeczytałem, ale po zastanowieniu się, po przemyśleniu, rzeczywiście tu jest wielki apel Boga. Pan Bóg mówi tu w wierszu 10 drugiego rozdziału Księgi Michała tak. Wstańcie i odejdźcie. To nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Pan Bóg mówi do ciebie i do mnie, bracie i siostro. Wstań i odejdź. Odłącz się od tego świata. To nie jest nasze miejsce, bo czytaliśmy w Hebrajczyku, że nasze miejsce i nasza ojczyzna jest w niebie. Z powodu nieczystości to zostanie zniszczone, bo tak Bóg rzekł. I tak się stanie. Czy jeszcze potrzeba nam dowodów? Czy jeszcze brak? Myślę, wspomnijmy tu też, warto chcę na dwie rzeczy wspomnieć. Związki z ludźmi tego świata. Słowo Boże mówi, nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewierzącymi. A ludzie mówią, ale się da. Braterstwo, chyba nie można postawić sprawy jasniej i zrozumialiej, ani też żaden rozkaz nie jest tak bardziej wyraźny i podany z takim naciskiem. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewierzącymi. Bóg nasz nie przyznaje się do nierównego jarzma, a szczególnie do, i gdy też chodzi o zagadnienie związków małżeńskich. Tak, drodzy, wielu musi się przyznać, że powodem całego ich nieszczęścia w pożyciu małżeńskim było nieposłuszeństwo poleceniu Boga. Aby nie ciągnąć nierównego jarzma. Słowo Boże mówi w tej sprawie i daje bardzo, i to bardzo wyraźne wskazówki. Ale więc tylko w Panu. Poślubienie teraz kogoś, kto nie jest w Panu, jest ciągnięcie na siebie niepowodzeń i różnych rozczarowań. Jakże może spodziewać się lub spoczywać błogosławieństwo Boże na takim domu, gdzie zostało pogwałcone Słowo Boże? Tak ten chcę wspomnieć trochę o tym nienawróconych kolegach, bo to jest, pracujemy, chodzimy do szkoły, spotykamy się. Mamy fajnych, mówimy, że mamy fajnych przyjaciół, fajnych kolegów, koleżanki. I ktoś kiedyś mi powiedział, no ale bracie, no jak ja bym ich miał zostawić? Jak oni są tacy życzliwi, fajni, fajnie się z nimi przebywa. Jeśli, drogi bracie i siostro, będziesz, albo jak się będziesz czuła na spotkaniach z ludźmi, którzy są ze świata, którzy są nienawróconymi. Chwilę może będzie fajnie, ale później o czym ty chcesz z nimi mówić? Jak się będziesz czuł, jeżeli oni będą mówić o przyjemnościach tego świata, o rzeczach tego świata, a ty masz pragnienie i myślisz o czym innym? Wiecie, ile razy człowiek się próbował, szedł na jakieś już uroczystości rodzinne i czekał sposobu, żeby tylko wejść ze Słowem Bożym.
żeby odciągnąć ich od myśli światowych, a zwrócić na uwagę na Słowo Boże. Czasem się udało, ale to szybko, szybko pozbywali, bo to było nie dla nich, to było nieciekawe, nudne. No to więc jak się teraz może prawdziwe dziecko Boże, które ma nadzieję, myśli o czymś innym, patrzeć teraz, jak na ich oczach jest gwałcone, bezczeszone Słowo Boże i mówić, że ja się fajnie tam czuję, bo to są fajni moi przyjaciele. A jak pomyśli odwrotnie, a jak oni się teraz będą czuć, gdy wy ich zaprosicie? Kiedy powiecie, ale my tego nie, my to, chcę o Bogu im będziecie chcieć opowiadać. Długo będę siedzieć u was. A jak oni się będą czuć? To więc, drogi bracie i siostra, ty nie musisz pozbywać tych kolegów i koleżanek. Ty nie musisz zrywać z nimi jakiś... Ale zacznij mówić i reprezentować prawdziwie dziecko, kim jesteś, dziecko Boże. Mówić o swojej nadziei, zaprosić do modlitwy, do czytania Słowa Bożego. Zobaczysz, mój drogi bracie, nie musisz nikogo trącać, oni sami odejdą od ciebie. Dlatego czasem się martwimy na wyrost, mówimy o wielkie rzeczy, a tak naprawdę, kiedy przyjdzie co do czego, to oni nas zostawią. Zapragnijmy się spotykać z dziećmi Bożymi, sprzyjaźnić się, a wnet się okaże, tak jak Pan Jezus mówił, że będą droższymi twoimi braćmi, siostrami, przyjaciółmi niż nawet własna rodzina. Ale przyjaźnij się z tymi, którym razem idziesz w jednym celu. Przyjaźń dzieci Bożych nie może ulec rozbiciu. Inaczej nawet śmierć nie powinna rozłączyć, bo mamy, idziemy do Królestwa Bożego, do nowej ojczyzny. Drodzy, ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o życie w oddzieleniu się od świata, to jego tajemnica leży w mocy, ale też w odrzuceniu starych rzeczy przez nowe uczucia. Dziecko Boże odrodzone z wody i z Ducha Świętego nie powinno mieć już tęsknoty za rzeczami tego świata, ale powinno mieć tęsknotę za tymi, których Bóg oferuje. Bo daje o sobie znać poprzez moc nowych uczuć, pragnień. I to jest wspaniałe, czy jak głosiliście komuś Ewangelię, mówiliście, czy czuliście się wspaniale, a jeżeli komuś pomogliście, to czuliście się wspaniale, to nie można kupić za pieniądze tego świata. To są uczucia, które przewyższają, przerastają te pragnienia ziemskie. I takie uczucia powinny być w nas, opowiadać, działać, pomagać, usługiwać. Bo do tego jesteśmy powołani. I te uczucia zabijają te uczucia i pragnienia ziemskie. Pozwólmy Panu Jezusowi w pełni Jego mocy otworzyć nas serca w dalszym naszym życiu na całe obficie przyjęcie Ducha Świętego, aby zamieszkał w pełni w nas, a wtedy nasze uczucia, pragnienia będą całkiem inne. Dlatego myślę, my nie możemy, braterstwo, zapuścić głęboko korzeni swoich na tym świecie. Bo jak zapuścisz te korzenie, to cię trudno będzie stąd wyrwać. Ale zapuśćmy swoje korzenie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. W prawdzie, w nadziei. Tam niech nasze korzenie będą mocno zakorzenione, żeby nas nic nie oderwało, nie przewróciło, nie wyrwało. Dlatego, drodzy braterstwo, powoli kończąc, chcę wam powiedzieć też ważną rzecz. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa stanął między nami a naszymi grzechami i zgotował tobie i mnie miejsce pokoju z Bogiem. Lecz ten krzyż powinien stać również między nami a światem i wskazać nam w Chrystusie Panu miejsce odrzucenia ze strony świata. Mamy się radować, że nasze grzechy zostały zgładzone na krzyżu Golgoty, ale również powinniśmy się radować, że jesteśmy ukrzyżowani dla świata, a zaś świat jest ukrzyżowany dla nas. Wtedy też będę wszystko, co należy do świata i co mnie z nim chce złączyć, będziemy uważać za szkodę i za stratę.
a będę się cieszył ze znakomitości poznania mojego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę wam i sobie, drodzy braterstwo, wielu błogosławieństw Bożych w tym temacie, wielu zwycięstw, wielu szlachetnych i prawdziwych wyborów każdego dnia. Bo każdego dnia stajemy przed tyloma wyborami, tyloma decyzjami, ale żeby to były decyzje Boże, ku chwale Bożej, skonsultowane z Bogiem, żeby te wybory były zawsze po stronie Bożej. Nie dajmy się omamić światu, chociaż on pociąga, wciąga, mami, ale mamy wyższy cel, wyższe nadzieje. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi, niech nam da w obfitość Ducha Świętego poznania i niech nas chroni aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Bogu, dziękuję bratu za słowa, które do nas skierował. Z pierwszego listu Jana był tu werset cytowany. Mi się przypomniał też jeden werset właśnie z tego listu, abyśmy właśnie wiedzieli, kim jesteśmy i na jakim stanowisku stoimy. Ja go odczytam. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Brat tutaj właśnie wiele mówił o tym, abyśmy umieli w odpowiednim momencie powiedzieć nie, odeprzeć ataki złego, czy umiemy to powiedzieć? Czy umiemy w danej chwili naszym przyjaciołom, kolegom odmówić, powiedzieć, że nie, ja tego nie zrobię, ja tam nie pójdę? Każdy sobie niech da odpowiedź osobiście. Dziękuję jeszcze raz bratu za słowa. Zapraszam teraz grupę muzyczną. Powstańcie. Ty jesteś skałą. Każdej chwili życia.
Zapraszam wszystkich do modlitwy, Ojcze nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ze złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Usiądźcie. Możecie sobie usiąść na razie. Teraz jest czas na pozdrowienia, informacje, więc zapraszam. Może moja lewa, wasza prawa strona rozpocznie.